Więc okej, okay. Mamy nowy rok, 2021 roku. Tak. Jesteśmy po wspólnym sylwestrze, udanym. Bardzo udanym. Bardzo udanym. Niektórzy się bardzo wyspali. I tak po przebudzeniu rano dzisiaj, w nowy rok, skrystalizowała mi się myśl, którą miałem już od jakiegoś czasu. Mianowicie chciałem zrobić maraton morsowy, czyli 40 dni, dzień w dzień, morsowania. I namówił mnie do tego jeszcze. I tak. I opowiedziałam o tym Majce, Majka w to wchodzi. Tak, zaakceptowałam tą... I właśnie jesteśmy na jeziorku Czerniakowskim w Warszawie. Jest mi zimno, chcę iść do ciepełka, wolałabym wziąć bardzo gorącą kąpiel, a nie być tutaj, wśród tych wariatów noworocznych. Ale postanowiliśmy tak, ten rok zacząć z przytupem i pociągnąć to przez 40 dni. Więc challenge jest prosty. Każdego dnia trzeba doświadczyć zimna. Planujemy mały wypad w góry, więc może w górach nie będzie gdzie pomorsować, ale możemy zawsze wziąć wiadro zimnej wody, miskę wody, rozebrać się i po prostu się oblać, potarzać w śniegu. Albo po prostu wykąpać się w wannie pełnej zimnej wody, tak, rzadkim lodem. Cokolwiek. I też takie coś ważnego, co może odstraszyć, że nie idziemy na czas. Daje minuta. Tak, to chodzi o doświadczenie zimna. Osobiście mam taki problem, że zawsze jak morsuję, to mam magiczne 4 minuty, które chcę wycisnąć. Najdłużej siedziałem 7 minut i to jest strasznie takie ego mi krzyczy, że muszę jakiś cel sobie ustalić. Ale ta minuta jest naprawdę wystarczająca. Tak, ale trzeba się do tego dobrze przygotować. To jest niezdrowe, bo tak się później po tych 7 minutach później się dostaje w kość i później się nie chce wejść nawet na minutę i to demotywuje. Więc cel jest taki, że minuta jest zaliczone. Jeśli nie mamy wody, to po prostu ochlapanie się, potarzanie się i chodzi o samą dyscyplinę, czyli wyjścia z domu, zdjęcia tego ubrania i doświadczenie zimna. Ja dzisiaj jestem świeżakiem. Morsuję po raz pierwszy od roku i od razu bez neoprenu. Więc dzisiaj będzie moja próba generalna. Więc dobra, jest już trochę późno, jest ciemno. Tak, tam, gdzie będziemy wchodzić do wody, nie ma światła. Ale postaramy się zrobić jakiś selfie, że byliśmy w wodzie. Dobra, opowiem wam, jak było po i mam nadzieję, że się widzimy na wspólnym morsowaniu dzień w dzień. Ciao! No to heja! No. Po prostu idziemy. Dobra, najważniejszy jest to oddech. Kontrola oddechu. Ja głębiej nie chcę wchodzić, po prostu tutaj ugnę kolana. Ja idę ze wszystkim pod wodę, czyli z rękoma. To ma tak ogromny brak sensu, jak się wchodzi. A ja zaczęłam jeszcze brokat. Hej! Udało się, zrobiliśmy to! Tak! Okej. Okay. 400-dniowy challenge morsowania rozpoczęty. Aż tak ci się tak. Język zdrętwiał. Wszystko mi zdrętwiało. Także było w wodzie bardzo zimno. Minuty. Było super. I rewelacyjne przeżycie. I zaczynamy. To jest taki nasz trzymajcie projekcik kciuki. Mały. I jedziemy z tym razem. Hej. Widzimy się jutro.